niosę, to czas wyjątkowy, w którym liturgia kościelna od stuleci nierozłącznie splata się z obrzędowością. To sprawia, że święta te są nie tylko wyrazem wiary, ale także świadectwem naszej narodowej wspólnoty. Pragniemy dzielić się radością nie tylko w rodzinie, w domach, ale wszędzie tam, gdzie spotykamy bliskich sobie ludzi. To najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie szczególnie uroczyście celebrujemy tydzień poprzedzający Zmartwychwstanie Pańskie. Rozpoczyna jako Niedziela Palmowa. Otóż wierzbna, otóż kwietna, zawitała nam niedziela. Wnet nastanie chwila świetna zmartwychwstania Zbawiciela. Do świątyni gronem wszystkim idą młodzi, idą starzy. Różdżkę wierzby z młodym listkiem niosą święcić do ołtarzy. Orzeźwiona łzami wiary wraca w domy cierwa proste. Jak każdy zwyczaj stary, różdżką wierzby siebie chłosta. Z niepamiętnych czasów świata taki zwyczaj trwa radośnie. I syn ojca, i brat brata poświęconą różdżką chłosta. Święconej palmą przypisywano właściwości lecznicze. Dlatego też, po przyjściu z kościoła, powstano się nimi dla zdrowia i połykano bazie, oderwane z palmy, aby uchronić przed przeziębieniem i bólem nadziei. Palma postawiona przed progiem domu, oboru czy stajni chroniła przed wszelkimi nieszczęściami, mogącymi dotknąć mieszkańców i ich domów. Dawano ją podczas jedzenia bydła, co miało chronić urodę. Palmy zatykano także na pola, by Bóg strzec zasiewu przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Wielka Środa. Dzień, w którym Judasz ofiarowuje Wielkiej Radzie Sanhedrynu swą pomoc wydając Chrystusa, była niegdyś dniem rozprawy ze zdrajcą. Sporządzoną z gałganów, wypchanych słomą kukłę, ozdabianą 30 szkiełkami, na pamiątkę zapłaty, jaką kiedyś otrzymał, i zrzucano z wieży kościelnej, a następnie włóczono na sznurze po ulicach. W Wielki Czwartek, gdy milkną kościelne dzwony, nadchodzi czas refleksji i zadumy nad męką pańską. Nie skarży się mój ojcze, nie skarży się mój panie, żeś dał sercu memu to smutne wyrwanie. Nie skarży się mój ojcze, że tak samotnie chodzę, żem się już wielce znużył na tej ciernistej drodze. Obchodzę chaty z wieścią, zbliża się z łaski nieba, a ludzie mówią z Bogiem i dają kromkę chleba. Czyli są słowa moje tak bardzo niepojęte? Nie widzą, że się zbliża Królestwo Twoje święte. Nie widzą, że niebiosa rozwarły się narodom. Nie wierzą, choć im prawie z radością i z pogodą. Lecz nie skarży, Panie, że tak strapiony chodzę, że nie ma kresu ciernistej mojej drodze. Ptaszkowie mają gniazdka i liszki mają schowy i tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie schronić głowy. Lecz to nie skarga, Panie, dla mnie w bliskim cudzie, iżby mnie zrozumieli ci dobrzy, ci śli ludzie. Był wieczór paschy. W milczeniu głębokim siedli napoju pożywać i jadła. Wieczernik szarem napełniał się mrokiem. Był jasność zmierzchu, mglista i wybladła. Na stół białymi zasłony rańtuchy i na ich twarze łagodnie się kładła. I cisza była, a w tej ciszy głuchej przez kratę okna powiew coraz rzadszy gnał z pół zielonych wiośnianych podmuchy. Pośród rybaków tych ubogich siadłszy, chleb w obie ręce wziął i kielich wina i zadumanych w twarzy uczniów patrzy. A w tych źrenicach człowieczego syna mistycznych brzasków grała jasność złota, tu myśl ogromna jakaś i jedyna. Z ich oczu serca patrzyła prostota. Pierwsi pić mieli z kielicha miłości, pierwsi pożywać mieli chleb żywota, iż byli jako ptaki leśne poprości. Już objawiłem im Boga w blasku i w mocy, jeszcze objawię im człowieka dzisiejszej nocy. Ujrzą obojętność oliwek, nieruchomość światła i cieni. Doświadczą, ile można nabrać sił, leżąc z twarzą przytuloną do ziemi. Dam im posłuchać milczenia Boga, gdy się go woła. Zobaczą zimny blask kielicha w ręku anioła. Objawię im ostatnią prawdę, najwstydliwszą z tajemnic człowieka. Nie umie być sam, póki żyje i gdy umiera. Trzy razy obudzę śpiących, sercem bijące po żebra. Człowiek, wzywający człowieka, żebra. Gdy w gniewu pretorianum stanąłeś przed tłumu śmierć, gdy on,
cierniową koroną odpłacał Bogu za miłość. Oto w głębinie zabrękłem, oparłeś omdlałe ramię. Idę, którędy przeszedłeś przez śliski uliczny kamień. Dobra kobieta pobladła, tutaj otarła ci lico. Ciężko jest iść twoim śladem, jerozolimską ulicą. W tym miejscu padłeś na ziemię, wśród ciżby cuchnącej potem. Tu święty człowiek z Kirene pomógł ci przebyć Golgotę. Tu matka podeszła z płaczem, pchnęły ją między wśród szyderstw. O Boże, racz mi wybaczyć to, że je tak nienawidzę. Ciemnieje, znów noc zapadnie i wejdzie między cyprysy. Błądzę za tobą bezradnie, za łukiem jerozolimskim. Wielki Piątek jest dniem największej żałoby, zarówno w kościele, jak i w pobożnych domach. Niegdyś na znak żałoby zatrzymywano zegary, zasłaniano lustra, niedozwolone były śmiechy i głośne rozmowy. Późne w godzinach popołudniowych odsłaniane są groby pańskie. W całej prawie Polsce przy grobach tych wystawiane są warty honorowe. Dawnymi czasy składały się one z oddziałów wojskowych, różnych rodzajów broni, ubranych paratynów. W niektórych regionach uniformy w większym lub mniejszym stopniu wzorowane były na strojach orientalnych. W straży wyposażano w tureckie krzywe szable, turbany i inne akcesoria. Stroje straży grobu pańskiego z czasem uległy uwspółcześnieniu. Funkcję militarnej formacji pełni m.in. Ochotnicza Straż Pożarna. Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmu. Ten stary obrzęd znany w kościele katolickim już od VIII wieku pielęgnowany jest w większości polskich domów. Święcone było niegdyś całe świąteczne jadło, gdyż uważano, że podczas uczty wielkanocnej godzi się spożywać jedynie pokarmy pobłogosławione przez kapłanów. Z uwagi na obfitość przeznaczonych do święcenia pokarmu, ich błogosławieństwa odbywało się głównie w domach prywatnych. Kapłan jadła i napoje, poświęconą krew i wodą. Wielki Boże, dary Twoje niech do grzechu nas nie wiodą. Niech tutaj człowiek przypomina wśród biesiady, że są głodni. Niech pienisty kielich wina nie dopuszcza nas do zbrodni. Wieczorem, w czasie nabożeństwa wielkosobotniego, święci się też ogień i wodę, służącą w ciągu całego roku do obmywania dzieci przy chrzcie. Dawny zwyczaj ludowy kazał tego dnia dziewczynom obmywać się w strumieniach, co miało zapewnić im zdrowie i urodę. Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniał. Nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci. Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci. Dawną drogą bolesną kroczy Weronika w chuście. Won wielkanocny dźwięczy jak muzyka. Cyrenejczyk z radością na nowy krzyż czeka. Pierwszy papież ukradkiem sprawdza źródła wiary, biegł do grobu i cudów zakrycie docieka. Dobry łot, mówi pacierz, i niesie ze łzami baranka z chorągiewką. Z jasnymi oczami Magdalena przyjmuje świąteczne życzenia. Święty Jan pisać zaczął, już drży ze wzruszenia. I wszyscy w Ewangelii ludzie zapomniani, o których nic nie głoszą z ambony kapłani. Gramolą się jak niegdyś pasterze z królami w poranek wielkanocny. Stukają sercami. Rezolucyjne dzwony rozlegały się dawniej w Wielką Sobotę o północy, czy nawet wieczorem. Dopiero w czasach stanisławowskich przeniesiono uroczystość zmartwychwstania na niedzielny świt. Dzwonów torowały armaty, moździerze, strzelby i pistolety, a także bardziej domorosłe instrumenty. Przed kościołami obdarowano się pisankami i składano sobie pierwsze życzenia. Na wsiach zdarzały się wyścigi w drodze powrotnej do domu, bo ten, kto pierwszy siadł przy świątecznym stole, miał zapewnione dorodne plony na najbliższy rok. A stoły w tym dniu uginały się od wszelkiego jadła, zwłaszcza w bogatych domach, gdzie ścigano się z wystawnością Boża. Oprócz obowiązkowych jaj skrzanych, serwowano całe prosięta, dziczyznę, pieczenie, kręcone szynki, kiełbasy, modelowane z masła baranki, kołacze z miodem, placki, mazurki, babki, makowce,
owoce, konfekty. Jadło świąteczne pałaszowano z niezrównanym apetytem i zapijano je ogromną ilością trunków. Następował czas wysiady, składania życzeń, podejmowania gości i tak długo oczekiwanej zabawy. Wśród pisarek i strojnych palerek, wśród święconek w koszach pokojowych, zmartwychwstania Jezusa na ziemi, przypomina baranek cukrowy. Nowe życie w przyrodzie nastaje, czego jajko symbolem jest trwałym. Jajkiem więc się dzielimy nawzajem, bo tak każe obyczaj prastary. A życzenia składamy najmilsze, takie szczere i takie serdeczne. Nie zapomnij ich złożyć najbliższym, niech uśmiechy zakwitną świąteczne. Witam wszystkich gości bardzo serdecznie. Witam nauczycieli seniorów, witam nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz witam panią przedstawiciela Rady Rodziców, a także was droga młodzieży. Programem słowno-muzycznym wprowadziliście nas w nastrój Wielkiego Tygodnia, w nastrój świąteczny. Cieszymy się bardzo, gratulujemy wspaniałego występu. Koleżankom również składam podziękowania. Na pewno duży wysiłek, ale warto było, ponieważ z wielkim zainteresowaniem, żeśmy wysłuchali. Także bardzo serdecznie dziękuję. Również sam podziękowały do nas życzenia świąteczne, życzenia od nauczycieli, od dyrektorów, nie tylko szkół krakowskich, ale ze szkół całej Polski. Przyjmowałam również życzenia mailowe, życzenia telefoniczne. Złożył nam życzenia pan kurator oświaty, pan Artur Cigański, pan dyrektor Wydziału Edukacji Jan Żądło oraz nasi nauczyciele, którzy nie mogli dotrzeć na nasze wspólne spotkanie świąteczne, kolega Stasiu Popis, Julian Pawluś, oczywiście pani dyrektor Wojszewska też złożyła życzenia telefoniczne, przepraszam, że nie mogła dotrzeć, pani Zofia Miedziułka i Renka Adamowicz. Także myślę, że życzenia przyjmujemy i szczerze dziękujemy. Nim zasiądziemy do naszego skromnego dzisiaj stołu i zjemy święcone jajko, podzielimy się nim, pozwólcie państwo, że złożę najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, radosnych, spokojnych świąt wielkanocnych. Świąt spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Niech zmartwychwstały Pan Jezus napełni serca miłością i pokoju. Niech przemieni każdy smutek w radość. Każdy płacz i zmartwychwstanie w szczęście i nadzieję. Życzmy sobie tego wszystkiego, życzmy naszym rodzinom, naszym najbliższym. Poproszę teraz księdza poświęcenie pokarmu. Życzę wszystkim smacznego. Jeszcze pani sekund. Jeszcze boćka dostanie. Ale nie trzeba, nie trzeba. Nie trzeba, nie trzeba. Zanim poświęcę pokarmy świąteczne tutaj, to przede wszystkim życzę wszystkim w imieniu swoim księdza proboszcza, księdza Janusza,
przede wszystkim głębokiej wiary, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. A jeśli On żyje, to i my będziemy żyć, dlatego nie wolno się smucić, trzeba się cieszyć. Pusty grób Pana Jezusa zmartwychwstałego jest dla nas wielką nadzieją, że śmierć została pokonana, Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył zło, a czeka nas szczęście, ponieważ dzisiaj niewiele mamy tych różnych radości i żyje się coraz trudniej, to Pan Jezus przywoła Jego słowa, powiedział tak: ufajcie, jam zwyciężył świat. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, a to się wam spełni. Tylko jeden problem dodał. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I ja nigdy się nie martwię o pieniądze, o pracę. Jak mnie wyrzucą, to będę pracować gdzie indziej. Nie martwię się o to, co będę jutro jadł. Ponieważ jest takie powiedzenie, że żaden ksiądz nie umarł nad pustą miską, ale wielu księży na świecie głoduje, są zabijani. Natomiast powiem tak, zawsze ufam Panu Jezusowi, ponieważ żyję. Jak mi brakuje zdrowia, to mówię: słuchaj, kładę się i sobie sam spowiadaj. Nie będę siedział w konfesjonale chory i jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby Pan mu nie dał zdrowia, sił. I nie, ponieważ pracujemy dla Pana Boga, na Jego chwałę i o resztę wszystko Pan Bóg się zatrości. Nie ma takiej choroby, której by nie uleczył. Nie ma takiego problemu, z którym by sobie nie poradził. Ba nawet nie ma takiego szefa, którego by nie obalił. Naprawdę, ja życzę wszystkim Państwu właśnie takiego spokoju ducha. Pan Jezus, kiedy najważniejsze słowa, jakie przyniósł w poranek wielkanocny do apostołów, to stanął pośrodku nich i powiedział tak: pokój wam. A więc ten wewnętrzny pokój, radość, brak zmartwień, radości takiej w gronie rodziny, przyjaciół. I tego z całego serca wszystkim Państwu życzę. Zostawcie to wszystko Panu Jezusowi, a nie byłbym sobą, ponieważ Panie się krzątają za dużo, więc życzę, żebyście Panie wszystkie przygotowały stół świąteczny, tak jak nasze dziewczyny, uczennice, one tak szybko zmieniały to, że naprawdę to jest małe piwo. Ja powiem tak, nie bawcie się o głupoty, bo to naprawdę jest ważna babka, jajko, ale czy ono będzie tak pomalowane, czy tak, to będzie tylko piękniejsze, jak będzie właśnie niepowtarzalne. I ja powiem tak, moimi gośćmi się nigdy nie przejmuję. Jakiś koniak zawsze mam, biała serweta, ciastko też się znajdzie, jakaś babka. I mówię: słuchajcie, czy rada bogata. Ponieważ ważne, co na stole, ale najważniejsze, kto jest przy stole. I ja powiem tak, jedźcie, pijcie, używajcie, ale cieszcie się sobą. Bądźcie dla siebie ludzcy, bo Pan Jezus jest miłością. I tej miłości Pana Jezusa zmartwychwstałego życzę. Spokoju, miłości, wiary. Niech Pan Jezus wam błogosławi na święta. Niemalże jak kazanie. Szczęść Boże wszystkim. A teraz Państwo drodzy, powstańmy, ponieważ pomodlimy się. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła apostoła tymi słowami. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu. A na największe święta zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego we mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń
przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia. Prośmy Chrystusa Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny, nasz stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś swoim uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dniu Twego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Teraz przejdę poświęcę te pokarmy. O, ja chcę tu zrobić miejsce, ponieważ no niestety z wiekiem lat w mnie przybywa. Więc dorastam do probostwa pomału. Czego sobie wyrzucam pomału? Trochę chyba słabą herbatę. Aha, bo ja mam słabą. Ja za chwilę się zajmę. Już się zajmuję. Pani Marku, kawę? Herbatę? Nie, dziękuję. I życzę wszystkim smacznego w imieniu pani dyrektor i swoim. Słuchaj, Panie, składaj się i nie będę zdaje.